sobie spotykamy się na konferencji TVN-u. Ja sobie przypomniałem, za co uwielbiam Agentę, jak zobaczyłem zwiastun. I wydaje mi się, że pani też chyba jest zadowolona z tego, co wyszło, bo pojawił się wreszcie piękny uśmiech, kiedy zakończył się zwiastun. Właśnie ciężko było, ale wszystko wyszło tak, jak miało wyjść? Nie chciałam zdradzać wszystkich szczegółów, ale myślę, że jeżeli widzowie spodziewają się dużych emocji, to znaczy, że spodziewają się za mało. Czy to jest kwestia uczestników, czy zadań, które Państwo przygotowali? To zawsze są uczestnicy i zadania, i jakaś energia, która między nimi jest. No, powiem szczerze, że pomimo tego, że jest to czwarta edycja, wiele razy nie tylko ja, ale cała ekipa byliśmy naprawdę w szoku. Nie chciałam za dużo zdradzać, bo przed nami konferencja 19 lutego Agenta, 20 emisja pierwszego odcinka. Chciałam, żeby ten suspens i ta tajemnica zostały. Po prostu tego programu nie trzeba słowem reklamować, naprawdę. Tam też na pewno jeszcze spotkamy, ale muszę się zapytać o jedną rzecz, która bardzo mnie ciekawi, no bo Państwo jako produkcja, Pani jako prowadząca staracie się, żeby jednak wszystko przebiegało zgodnie z jakimś objętym planem, ale czy były jakieś takie sytuacje, których nie dało się przewidzieć, niespodziewane, techniczne? Technicznie nie, technicznie to jest dopięte absolutnie do granic możliwości i nawet przewidujemy to, że zatapiamy mikroporty. Zatopiliśmy kilkanaście mikroportów. Nie do odratowania i zatopiliśmy chyba 4 albo 5 kamer GoPro, bo były tak ekstremalne warunki. Także, ale technicznie my jesteśmy na to przygotowani i technicznie raczej nie ma wpadek. Są naprawdę profesjonaliści. Natomiast rozwój wydarzeń nas zaskoczył parę razy, bardzo, bardzo. Chciałbym się zapytać, jak w tym roku Pani spędzi Oscary? Czy będzie Pani na miejscu, czy też będzie to obserwacja z kanapy? Jeszcze zostawię te tajemnice dla siebie. Ale jeżeli coś, to na pewno Państwo będą na moich social mediach wszystko widzieć. Mam naprawdę bardzo, bardzo utalentowanych ludzi. Ja mam nadzieję, że świat, który staje się coraz bardziej globalną wioską, będzie ich też pod swoje skrzydła przyjmował i będziemy widzieć.